To, co ustalono, ustalono raz. Jeszcze raz, przepraszam. Na Gdańsku nie miało być wyjazdu, bo tak sobie ustalono z starostą i chyba z gminą. Niestety wójt tego nie dotrzymuje. Została zrobiona obwodnica nam. No i bez przerwy tutaj jest taki duży ruch, niebezpieczny. To jest ulica więcej spacerowa, jak jezdna. Nie jest wąską ulicą i tyry wyjeżdżając, niszczą to jezdnie. I dojeżdżają do płotów, to co nie powinno być, powinni zawracać na swoim placu, a wjeżdżają często na ulicę Królewską, hałasując i na chodnik. I na chodnik wjeżdżają, gdzie chodniki są już pozapadane. Studzienki tutaj często gęsto i są niszczone w ten sposób. To jest ulica, która nie ma twardego podłoża. Powinno jeździć nie większy ciężar jak 2,5 tony. Niestety, tyry są ciężkie. Z tym hałasem jest okropnie, walczymy od 3 lat. Wójt nic nas nie popiera, wójt tylko obiecuje, a nic się nie dzieje w tym kierunku. Wyjeżdżając na Królewskie, cofają do tyłu pod rampę, przy tym niesamowicie hałasując. No i na tym to wszystko, nic na tym dla mieszkańców nie chce być zrobić. Dziękuję bardzo, imię, nazwisko. Kto jeszcze?